Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o artykule, który przesłał mi ponownie ktoś na maila. Jeśli chcecie, to przesyłajcie coś mi na maila, jeśli chcecie, żebym się tym zajął, ponieważ zajmuję się tym w pierwszej kolejności, ponieważ twierdzę, że rzeczy nadsyłane przez Was są ważniejsze niż jakieś tam moje tematy, ponieważ ten kanał jest tworzony dla ludzi. No i tutaj ktoś mi przesłał link z kontrrewolucja.net, ktoś, no powiedzmy, że. Katolicki portal, bo Chrystus Invictus, Chrystus Regnat, Chrystus Imperat, jego moc to jest, więc no już wiem z kim mam do czynienia. Korwin Miekke znowu nadaje, oczywiście mój ulubieniec. Narkotyki powinny być dostępne w aptekach. Jak dojdę do władzy, to zmienię konstytucję w tej sprawie. Korwinku, jedyny sposób, jaki jesteś w stanie dojść do władzy... To jest zwalenie sobie konia do portretu Kaczyńskiego. Lider Konfederacji i szef Janusz Korwin-Mikke postanowił wziąć w obronę postulat legalizacji narkotyków. Stosuje przy tym niezwykle utopijne wizje, m.in. że narkotyki w skutek legalizacji staną się tańsze np. od witaminy C. Ale to tutaj nie jest jakaś tam nowość, to znaczy to jest nowość, to jest nowy repertuar, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale pamiętacie, że Korwin jeśli chodzi o narkotyki, to mówił, że w aptece to można będzie kupić, ale o tym, że tańsze będą od witaminy C, no to jeszcze się nie dowiedzieliśmy, jeszcze się dowiemy. Ale poza tym wszystkie wizje, które snuje Korwin są utopijne. Wszystkie. Od, począwszy od wolnego rynku przez prawo do obrony, przez posiadanie broni, przez jakieś takie pierdoły typu na przykład, nie wiem, że drogi będzie budował prywatny przedsiębiorca, jakieś takie teorie wyssane z dubska, że, nie wiem, sądy utrzymają się same, ponieważ no, o ile jakiś tam sąd wojewódzki w Warszawie, owszem, byłby w stanie się utrzymać sam, z takich, nie wiem, opłat sądowych czy coś takiego, o ile taki, no, na przykład sąd w Kozich-Wulkach, to już byłby w dupie, bo ma dwa procesy na krzyż, gdzie przychodzi zazwyczaj jakiś sąsiad lokalny o miedzę, bo, bo, bo sąsiady ukradły i w ogóle, i tutaj już by była w dupie władza sądownicza, tutaj już byłaby w dupie cała placówka. I by takie właśnie mniejsze placówki poznikały, a niestety te mniejsze placówki właśnie są potrzebne po to, żeby się zajmowały takimi pierdołami, bo potem jak przychodzi do takiej pierdoły yy, w wyższej instancji, no to aż żenada zżera. Jeśli obywatel ma ochotę się zaćpać na śmierć, ma do tego prawo, wolny człowiek ma prawo zaćpać się na śmierć, yy, nie Korwinku, ponieważ jest coś takiego jak Narodowy Fundusz Zdrowia. I Narodowy Fundusz Zdrowia polega na tym, że my wszyscy płacimy, wszyscy dajemy hajs. I jeśli sobie właśnie jest taki gościu, który jest ćpunem, jest nie wiem, alkoholikiem, jest sobie kimkolwiek innym, i jest wzywana karetka, to ta karetka kursuje na, nasze, na nasz koszt koszt podatnika, ta Karetka wozi nieraz często właśnie takiego Alkusa, czy, czy Ćpuna, jak wiezie na izbę, no to zazwyczaj wygląda to tak, że ta karetka potem musi być odkażana przez, nie wiem, 20-30 minut, co zajmuje czas. Wobec tego ta karetka nie kursuje, nie ma czasu, żeby ratować y, ludziom życie, bo musi odkażać, bo nie wiem, ćpun się zestrał, albo zeszczał, albo nie wiem, Alkus tak jebał, bo się nie mył, że y, dosłownie trzeba ze Wydobywać tłuszcze, które zostawił z noszy, czy jakieś tam różne inne rzeczy. Wolny człowiek ma prawo zaćpać się na śmierć. Narkotyki powinny być powszechnie dostępne w aptekach, wtedy zniknęłaby mafia narkotykowa czy szantaże. Mhm. E, Januszku, ale zdajesz sobie sprawę, że leki są w aptekach, a istnieje mafia lekowa? Zdajesz sobie sprawę, że są wszędzie dostępne jakieś materiały, ale dalej jest mafia związana z tymi materiałami? Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale jest, nadal mamy, w ogóle to jest evenement, mamy mafię dotyczącą produktów spożywczych. Tak, moi drodzy, są sp produkty spożywcze, które są sprzedawane na lewo w Polsce i to jest rzeczywiście, to podpada pod zorganizowaną przestępczość i to jest faktycznie de facto mafia. No na przykład papierosy, papierosy są sprowadzane z zagranicy, są sprowadzane alkohole z zagranicy, są sprowadzane jakieś tam droższe e, rzeczy związane z różnymi nie wiem, rzeczami spożywczymi, typu jakieś czekoladki, jakieś e, różne ekstrawaganckie napoje chujwico i rzeczy, które są w zorganizowany sposób ściągane na, e, do Polski bez żadnych opłat celnych bez żadnego niczego, że na przykład nie wiem, jest sobie jakiś tirowiec i ten tirowiec kupuje zgrzewkę zgrzewkę albo dwie, trzy jakiegoś konkretnego napoju przyprowadza, przyjeżdża do Polski do Polski, od tak go zrzuca normalnie do jakiegoś gościa innego, który ten gościu inny zabiera go z kolei do jakiegoś miejsca innego, a tamten do jakiegoś innego i potem to wędruje rozdystrybuowane jest to jest mafia, to jest zorganizowana przestępczość. Tak, tak to podpada pod taką definicję, i to jest niestety ścigane dalej z urzędu. Wobec tego, czy to jest legalne, czy jest, jest legalnym kupić sobie na przykład właśnie taki napój, jakbyście chcieli pojechać, e, nie wiem, do Włoch po Jagodową Fantę, czy, czy jest legalnym kupienie Jagodowej Fanty? No, jak najbardziej. Czy są sytuacje takie, że są goście, którzy się zorganizowanie tym zajmują, że są w stanie ci załatwić całą zgrzewkę i to bez, bez tego, jakbyście chcieli na przykład, nie wiem, legalnie, w sposób zwyczajny kupić tę fantę, tylko poprzez, nie wiem, jakąś stronę internetową, przez jakieś zamawianie, gdzie facet płaci wszystkie podatki i tak dalej. No jesteś w stanie, ale to jest o wiele droższe. Wobec tego jest mafia żywnościowa mimo że ta żywność jest e, legalna? Jeszcze jak? E, wobec tego Janusz pierdolisz. E, jak dojdę do władzy to zmienię konstytucję w tej sprawie żeby narkotyki były legalnie dostępne w aptekach, przekonuje Janusz Korwin-Mikke. No to tutaj następne pierdolenie, bo Januszku żeby było, żebyś doszedł do władzy, to widocznie, no mówię, kupce portret Kaczyńskiego, zrób co masz zrobić, tylko w ten sposób dojdziesz do władzy, bo w jakikolwiek inny to wątpię. Poza tym jeszcze całkowicie normalnie, całkowitym normalnym tonem facet pierdoli, że, a, bo zmienia konstytucję, tak kurwa, no ruch, który jest praktycznie na rozpadzie, ruch, którym są takie spiny, że Bosak zostaje prezydentem i tutaj już kuce naraz stwierdzają, że nie, to one może jednak zapierdalać, nie będą na podpisy dla Bosakeły, ponieważ no wygrał nie ten, kto powinien. Powinien wygrać Korwin Król! I tutaj już automatycznie są spiny, leci się o byle co, o, o jakiekolwiek podstawowe dyskusje związane z ideologią leci się już na zderzenie na spinę, no to jak taki ruch ma dojść do władzy? No wyjaśnijcie mi to. Jakim cudem oni mają zdobyć dwie trzecie w konst... No bo dwie trzecie są potrzebne Sejmu do zmiany konstytucji. Jakim cudem oni mają osiągnąć y, przynajmniej większość, a w najlepszym wypadku dwie trzecie do zmiany konstytucji? No, no, no nie chuja, nie zem... Dodaje także, że od dziesiątków lat walczysz z narkomanią, a mimo to narkomania rośnie. Ignoruje w ten sposób oczywisty fakt, że z pewnymi zjawiskami należy walczyć bezwzględnie, także w przypadku sprzeciwu społeczeństwa. Tak jest chociażby z mordowaniem nienaro o, nienarodzonych dzieci, co należy utrzymać w bezwzględnym zakazie, nawet gdyby społeczeństwo domagało się tego prawa. O, no dobra, no portal katolicki, dobra. Ej. Chociaż zgadzam się z ogólną tezą, nie zgadzam się z uzasadnieniem, że niektóre rzeczy są tak chujowe i tak karygodne, że trzeba z tym walczyć. I ja wiem, że tutaj naraz walnie się. Sfera kucy, która mi powie, że e, panie Janusz rację, ponieważ tutaj lepszy ty nie rozumiesz, bo przecież gdyby były narkotyki, gdyby była broń palna dostępna, to by było lepiej. Nie, nie byłoby kurwa lepiej i widzimy to chociażby po Teksasie, chociażby po właśnie takich takich. Y miejscach, takich y, krajach, takich stanach, gdzie istnieje dostęp do broni palnej i dzieją się różne dziwne rzeczy. Tylko y, my jesteśmy. Tam są goście nieobyci, to znaczy nieobyci ludzie, my jesteśmy nieobyci z kulturą broni, a tam ci goście są obyci z kulturą broni. I mimo tego, że ci goście są od ponad 1853 roku. Obyci z kulturą broni, że to jest normalne, że nosi broń przy dupie, to zdarzają się tam strzelaniny. Mimo tego. Więc wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby naraz takiemu krajowi jak Polska dać wolny dostęp do broni, że możesz sobie przyjść po prostu do sklepu, nie wiem, tak jak u nich siedzą sobie tutaj w Walmarcie giwery, to możesz naraz sobie przyjść do sklepu, do biedronki i dostaniesz sobie, nie wiem, Glocka 9 mm za jedyne 9,99. Przecież to by była strzelanina na ulicach, konsekwentna. Ludzie by się wystrzeliwali nawet nie dlatego, bo zaraz mi ktoś powie, że, o lepsze, ale przecież jest coś takiego jak czarnoprochowa broń palna i nikt, nikt się nie strzela na ulicy. Tak, ponieważ broń czarnoprochowa w stosunku do kupna zwyczajnego człowieka jest dosyć droga. Poza tym, żeby kupić tę broń, to trzeba jakby to określić, no wiedzieć o tym, o fakcie istnienia tej broni. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Poza tym musisz nauczyć się obsługiwać broni czarnoprochowej. Wielu ludzi nie zna obsługi broni czarnoprochowej. To trzeba załadować, to trzeba ubić i tak dalej, i tak dalej. Poza tym nawet jeśli byś, nie wiem, załóżmy, że rzeczywiście jest jakiś gościu, który nauczył się obsługi czarnej u prochowca. Gościu chce zrobić komuś krzywdę. Gościu wychodzi na ulicę i zaczyna strzelać. Ile ma strzałów? No nie wiem, załóżmy, zależnie od rewolweru 6 do 8 strzałów w najlepszym przypadku 8 strzałów. I co? I gówno i gówno, wystrzeli te 8 kul i jest w dupie, bo musi załadować. A ładowanie trwa, więc bagiety go łatwo, szybko i przyjemnie przyjeżdżają. Z kroją, z winą i po bólu. Tylko wyobraźcie sobie w tym momencie, że naraz wszyscy mają dostęp do taniej broni palnej, gdzie broń palna jest półautomatyczna, gdzie jest e, autoprzeładowanie, gdzie możesz sobie włożyć nowy magazynek, gdzie w sumie broń półautomatyczną możesz w warsztacie chałupniczym, jak jesteś tokarzem, przerobić na broń automatyczną. I praktycznie każdy może sobie, teoretycznie może sobie mieć broń automatyczną, ale no załóżmy, że ma po prostu samopowtarzalną każdy i naraz sobie taki, nie wiem, sąsiad siedzi sobie i nienawidzi swojego sąsiada na górze, nienawidzi go pasjami, dosłownie chce go odstrzelić i dostaje tą możliwość, dostaje tą możliwość sobie dostają możliwość, żeby mieć goki, żeby walić wielkiego nie wiem, gangsta z Ameryki, no to jest przepis na katastrofę. Korwin yy, Mikke przekonuje też, że w ciągu realizacji narkotyków, w ciągu kilkunastu dni ceny spadną z kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu groszy za działkę, także nie będzie można robić na tym interesu. To oczywiste odrealnienie, bo środki farmaceutyczne, nawet najprostsze, chociażby witamina C, są droższe mimo powszechnego dostępu. No to, yy, moi drodzy. Bowiem tak, o, tutaj jeszcze, jeszcze wpis na fejsie dali do tego, do tego całego Korwina. Powiem wam tak, moi drodzy, pod tym względem, że, no, Korwin gada bzdury, ale szczerze mówiąc, powiem dotyczące tego oczywiście tych cen, tych narkotyków i tak dalej, ale szczerze powiem, że spadek cen narkotyków byłby teoretycznie możliwy, gdyby stały się powszechne. Tylko, że to mnie nie walnęło aż tak. No, zobaczcie sobie na ceny mięsa w lat, latach 90. W latach 90. ceny mięsa, dla tych, którzy nie pamiętają albo nie żyli w tamtym czasie, kiedy komuna upadła, zostały uwolnione. Co zrobili Janusze Biznesu? Wypierdolili ceny nad niebiosa. Dosłownie nad niebiosa wyjebali te ceny i przez Parę ładnych tygodni te ceny były wyjebane w kosmos. Dopiero jak te, te różne rzeczy, te, te wszelkie możliwe mięsa, kiełbasy i tak dalej, zaczęły się im psuć, zauważyli, że ludzie nie kupują tego, ludzie nie kupują tego, bo ich nie stać zapłacić, nie wiem, 100 zł za szynkę, bo nie są pojebani. Więc zaczęli obniżać ceny, bo im się to psuło, a potem ceny już zostawili dla świętego spokoju, takie, takie no, jedne z niższych, chociaż nadal drogie w cholerę, tylko i wyłącznie dlatego, że im się towar psuł. Tylko i wyłącznie. Gdyby towar im się nie psuł, sprzedawaliby cały czas za stówę szynkę. I teraz ogarnijcie sobie, że właśnie są takie narkotyki, które się nie psują. Więc taki wąsaty chuj janusz. Myślicie, że on będzie obniżał ceny? Nie, skąd? Wypierdoli je w kosmos. I tutaj mamy właśnie cały tweet, znaczy cały tweet, cały wystryf na Facebooku. Jeśli że ma się ochotę zaćpać na śmierć, to ma do tego prawo, wolny człowiek ma ochotę zaspać się na śmierć. Narkotyki powinny być powszechne, bla, bla, bla. E, od dziesiątków lat warto z narkomanią, efekt e, a narkomania rośnie. Jak zwalczyć narkomanię? Ja proponuję podejście liberalne, Przestać kontrolować narkotyki. Ale Januszku kontroli, nie kontroluje się narkotyków. Nie ma norm czystości narkotyków. Nie ma norm yy, sprawdzalności narkotyków. Nie ma sanepidu narkotykowego. Nie ma niczego. To jest właśnie twój wolny rynek. To, to mafia sama reguluje normy. Jeśli, nie wiem, chcą sprzedawać kokainę, w której so, jest tłuczone szkło, to to robią. Przecież nikt kurwa tego nie sprawdzi. Nikt, no, no, nawet jak sprawdzi to, co to pójdzie na, na policję, na bagiety, że alo, proszę pana, bo, bo ja kupiłem y, kokainę z tłuczonym szkłem, no już kurwa widzę jak idą. Y jak dojdę do władzy, to już to było e, omawiane. Ja proponuję podejście liberalne. W ciągu kilkunastu dni ceny spadną z kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu groszy za działkę, także nie będzie można robić na tym interesu. Obecne metody nic nie dają. Odwrotnie, zakaz posiadania narkotyków powoduje, że ceny są sto razy wyższe niż w Kolumbii i w Birmie, e, więc żadna siła, zwłaszcza przy braku kary śmierci, nie powstrzyma handlarzy. Aha, no to z jednej strony chcesz kurwa e, tutaj, no nie, zajebiście, chcesz z jednej strony uwolnić narkotyki, z drugiej strony pierdolisz o karze śmierci, że no kara śmierci z drugiej strony by też pomogła na pewno na, na narkotyki. Ja pierdolę, no to e, widzicie jak, jak, jak on gada, jakie to są bzdury, bzdury w których e, cokolwiek zrobisz to jest źle, dlatego bo nie robisz tak jak Korwin Król karze. Jak chcesz walczyć z narkotykami, to jest źle, dlatego, bo narkotyki powinny być y, według niego wolne. Jak y, chcesz y, nie walczyć z tymi narkotykami, tylko zalegalizować, to też jest źle, dlatego, bo przecież mafii powinna się należeć kara śmierci i chuj. No ja pierdolę, kurwa! Tym bardziej, że pieniądze od nich biorą policjanci zwalczający już wielkie gangi, tylko ich trąbą u drobną konkurencję, a także politycy. Już od 20 lat temu Reuter podawał, że politycy biorą od gangów 15 miliardów rocznie za to, by nie znieśli zakazu, bo wtedy by ceny spadły do tych paru dziesięciu groszy i handel przestałby się opłacać. Ja twierdzę, moi drodzy, no no co co tu więcej mówić? Co tu więcej mówić? Jakieś wyssane szurskie teorie z Dubska, że y, politycy, jacy politycy, kto, kto daje ten hajs? Kto, kto dostaje ten hajs, znaczy się. Bo ja, ja, ja nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, kto daje ten hajs, ponieważ y, jeśli chodzi o delegalizację narkotyków jeśli chodzi o w ogóle legalizację narkotyków, to można, można to zrobić na wszelkie możliwe sposoby, można zebrać, zebrać podpisy, może to wystąpić ta ustawa od jednego posła nawet. Projekt ustawy delegalizującej, to znaczy liberalizującej narkotyki. Może nawet wyjść z je, od jednego posła i piętnaście innych posłów, 15 innych posłów może się podpisać i to wchodzi na wokandę. To co, to wszystkich 360-460, przepraszam, opłaca mafia? Co, Korwin też się przyznaje, że opłaca go mafia? No to, kurwa nie ma sensu. I, ale oczywiście, no, 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 co by tutaj więcej mówić? To jest typowy Korwin-Mikke. Czyli najpierw, że, o, jakbym ja chciał, jakby weszło wszystko, jak wejdziemy do władzy, to oczywiście nierealne, yy, Potem przedstawienie tego wspaniałego świata Korwinlandu, gdzie złoto leci na ulicach, gdzie ludzie mogą kupić działkę za parę groszy, że mogą się przyćpać na śmierć dowoli, mogą się, mogą ćpać, y, robić co chcą. Y, wspaniałe i oczywiście przedstawienie, że dzisiaj obecna elita, to oni są umoczeni. Oni są umoczeni, oni są w układzie. Wszyscy są w układzie, oni wszyscy do Dokładnie co do jednego są umoczeni w układzie i oni są ułożeni dokładnie i będzie źle, będzie naprawdę źle, bo, bo oni są umoczeni i to jest nie do przeskoczenia, ale Korwin Mikka jak dojdzie do kurwa. Politycy uruchomili system ogromnej zachęty dla handlarzy, a głupich wyborców przekonują, że w ten sposób walczą z narkomanią. Z pewnością zostanę zaatakowany za nieludzką obojętność na los arkomanów. Dlaczego? Bo likwidacja narkomanii narusza interesy, wielkie interesy. Nie kurwa, zostajesz zaatakowany za bycie pojebanym. To jest jedyny powód, dla którego ludzie cię atakują w tym momencie, ponieważ gadasz kurwa głupoty. Głupoty, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczy, odzwierciedlenia, przepraszam, w rzeczywistości. Głupoty, które pokazują, że jesteś gościem, który prowadzi de facto sektę, według mojej opinii, ponieważ no, to w sekcie jest tak, że korwin, znaczy korwin, no, jakikolwiek Guru mówi coś i mówi niestworzone rzeczy, mówi rzeczy pojebane dosłownie, jak lato z radiem i naraz się okazuje, że coś zyskuje poklask, bo jakie są komentarze, brawo panie Januszu, te elity muszą wreszcie się liczyć z tym, że ktoś nazywa ich machloje po imieniu. Jak zwykle mają w tym swój interes. Paj Dobra, tego nie przeczytamy, ale wiemy dobrze o co chodzi temu autorowi tego, tego komentarza. Y ja chciałbym wreszcie móc przyćpać normalnie, bez żadnych konsekwencji brania uciekania się przed policją. No, widzę, że po takim komentarzu, chłopie, to już bagiety do ciebie na HT wbiją. Gratuluję, jesteś jednym z wielu debili przyznających się do tego, że ćpa. I to publicznie. Gratuluję. W pewnym momencie, a jak przyjadą do ciebie bagiety, to będziesz mówił, że to nie dlatego, że się przyznałeś publicznie, że ćpasz, tylko dlatego, że, o, bo, bo lewa, szkaluje tutaj wielkiego Korwina i jego popleczników. No, na tym polega tłumaczenie sobie rzeczywistości tych ludzi na czele z Korwinem. Zatem, moi drodzy, no, to jest właściwie tyle na ten temat. Mój komentarz jest tylko jeden, że Korwin pierdoli, tylko Korwin ulepsza swój repertuar. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Jeśli jeszcze raz zacznie pieprzyć, że o, bo, bo jak dojdziemy do władzy, to tym razem już skisnę ze śmiechu totalnie, bo bliżej Korwin. Nie oszukujmy się, bliżej Korwinowi bardziej do tamtego świata niż do, do fotela prezydenta. To jest właściwie tyle, moi drodzy, na temat tego. Zapraszam do dyskusji. Co wy myślicie? Co myślicie? W sumie to jest bardzo ciekawy temat. Co myślicie o broni palnej? Co myślicie o narkotykach? Powinny być legalne? Nie powinny być legalne. Broń palna powinna być legalna, nie powinna być legalna. Może zezwolenia, tak jak na prawo jazdy? Zapraszam do dyskusji. Komentarze są wasze.